Tony śmieci na i przy cmentarzach w regionie po Wszystkich Świętych. Zaśmiecone są nie tylko okolice cmentarzy, ale także pobliskie ulice i parki. W Chorzowie ktoś najprawdopodobniej wrzucił do kontenera palący się jeszcze znicz. Pracownicy cmentarza musieli gasić ogień. Kontener został uszkodzony. Ludzie tak dziwne rzeczy robią, że już mnie teraz nic nie zaskoczy. Jak sytuacja tu na cmentarzu? Dużo śmieci i odpadów? Bardzo dużo śmieci, bardzo dużo odpadów. Jeden pełny, drugi pusty. Staramy się, żeby było czysto, ale po prostu to się nie da, bo czasami jest tak, że jest pusty kontener, a ludzie ustawiają naokoło śmietnika, nie? Ale nawet gdy śmietnik jest przepełniony, ludziom nie chce się szukać innego. To z kolei Katowice i park w pobliżu Biblioteki Śląskiej. Fatalna. Ludziom brak kultury, wyobraźni. No, fatalna. Stąd, że ludzie powinni bardziej dbać o porządek. Ale i służby powinny szybciej reagować. Trochę nieładnie, że to tak, wie pan, no, wszystko rozrzucają po całym parku, no ale no co zrobić. Fatalnie. Fatalnie, ludzie nie wiedzą, gdzie są kosze na śmieci, które są na wewnątrz cmentarza. Po drodze wrzucają gdzie bądź. O, to tak wygodnie. Mniej wygodnie będą mieli zarządcy cmentarzy i miasta, które teraz rozpoczną porządki. W Rudzie Śląskiej jeszcze dziś ma zostać przeprowadzona kontrola. Będzie wizja lokalna, pracownicy urzędu sprawdzą, jak jest realizowana umowa. A mamy dwie umowy. Jedna jest umowa z administratorem na porządek, czystość między innymi. Druga umowa na odbiór odpadów. I w tym okresie właśnie miasto zapewnia dodatkowe odbiory odpadów ze wszystkich 20 cmentarzy na terenie całego miasta. A śmieci zebranych po Wszystkich Świętych jest sporo, o czym świadczą liczby. Mniej więcej to jest podobnie na za każdym tym świętem rokrocznie. No jest to około 150-140 ton. Ja mówię o tym okresie kilku dni, czyli bezpośrednio poprzedzających i to święto 1 listopada i następny dzień po tym święcie. Wielkie sprzątanie w regionie po 1 listopada potrwa jeszcze zapewne przez co najmniej kilka najbliższych dni, a później znowu kolejne, bo przecież ułożone na grobach kwiaty w końcu uschną, a znicze się wypalą.